W sobotę w Harcie wydarzyła się tragedia. Są gospodarstwa, które straciły wszystko. Straciły dachy nad głową, straciły plony i straciły nadzieję. Ochotnicze straże pożarne robią, co mogą. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. OSP to jest ogromna siła, która zdała egzamin na szóstkę. Wiem, że są na świecie ludzie dobrej woli. Wiem, że są na świecie ludzie, których dotknęły też takie kataklizmy, które teraz czują w sercu to, co my czujemy. Wierzę, że z Państwa pomocą uda nam się odbudować choć odrobinę. Uruchamiamy zbiórkę. Potrzebujemy Waszej pomocy, żeby przetrwać. Potrzebujemy Waszej pomocy, żebyśmy mogli wstać z kolan. Wsparcie to dla nas ogromna szansa na to, że uda nam się przetrwać do kolejnych żniw, uda nam się nakarmić nasze zwierzęta, uda nam się zabezpieczyć nasze domy. Nikt nie wie, co będzie jutro. Czy to nie wydarzy się u mojego sąsiada, czy to nie wydarzy się u ciebie, u twojego znajomego, u naszego wspólnego znajomego. Dziś ten horror wydarzył się u nas. Nikomu tego nie życzymy, tylko prosimy, wesprzyjcie nas. Obiecujemy, będziemy się starać, jak będzie taka potrzeba, wesprzeć i Was. Ogrom strat jest tak wielki, że bez Państwa my sobie nie poradzimy.